Po mniej więcej sezonie na ławce rezerwowych do roli mecenasa legionowskiej siatkówki wróciła Polska Grupa Energetyczna. We wtorek w obecności szefa MON-u oraz prezesa PGE odbyła się konferencja prasowa towarzysząca podpisaniu przez spółkę umowy sponsoringowej z LTS Legionowią. Umowy, jak to oficjalnie ujęto, dotyczącej wsparcia kultury fizycznej grup dziecięcych i młodzieżowych. W imieniu własnym zarządu oraz całej grupy młodzieży, która licznie uczestniczy w naszych zajęciach, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za powrót do współpracy, bo chciałbym przypomnieć, że w latach 2017-2018 mieliśmy logo PGE na koszulkach młodzieżowych, wtedy właśnie, kiedy zdobywaliśmy największe laury. To znaczy, kiedy zdobywaliśmy po raz czwarty, po raz piąty Mistrzostwo Polski Juniorek i w słynnym 2018 roku, kiedy zdobyliśmy 3 Mistrzostwa Polski w kategorii młodziczek, kadetek i juniorek właśnie z logiem PGE na koszulkach. Jest nam niezmiernie miło, że ta współpraca będzie kontynuowana. Symboliczne złożenie podpisów pod umową nastąpiło w DPD Arenie Legionowo. Dodatkową atrakcję stanowił otwarty, pokazowy trening siatkarek LTS-u. Jednak to nie one, ani sam fakt sponsoringu ściągnęły do miasta kamery ogólnopolskich stacji telewizyjnych. To raczej zasługa polityków, którzy zachęcili energetycznego giganta do ponownego zainteresowania się legionowskim sportem. Choć w przypadku ministra obrony narodowej właściwsze byłoby raczej sformułowanie "wydali rozkaz". Polska Grupa Energetyczna to spółka, której właścicielem jest Skarb Państwa. To spółka, która jest sponsorem młodzieżowych drużyn, w tym Legionowskiego Towarzystwa Sportowego Legionowia. To bardzo dobra inwestycja, panie prezesie. Tu zwracam się do pana prezesa Dąbrowskiego, dlatego że drużyna młodzieżowa Legionowi ma osiągnięcia i to takie osiągnięcia z tej najwyższej półki. Dziewczyny z siatkarki, z Legionowi są mistrzyniami Polski. Zdobywają pod rząd Mistrzostwa Polski, a więc jest to dowód świetnej pracy z młodzieżą, jaką wykonuje Legionowia. Wspieramy różne dyscypliny sportu, ale siatkówka leży głęboko w naszych sercach. Stąd cieszę się, że dzisiaj możemy zacieśnić współpracę pomiędzy Polską Grupą Energetyczną LTS Legionowia, klubem, który już jest utytułowany, ma duże osiągnięcia. Cieszę się, że będziemy wspierali młodzież grającą w tym klubie, bo jak wiemy, nie do przecenienia jest rola wychowawcza sportu, także bardzo się cieszę, że możemy tę współpracę dzisiaj zacieśnić. Każdy nowy sponsor to sygnał dla potencjalnych sponsorów, że warto inwestować w tą naszą narodową dyscyplinę sportu. Posługując się cytatem ze słynnego misia, europoseł nie zapomniał zaznaczyć, że on również do owego inwestowania zachęcał. Bardzo się cieszę, że mogłem też przyczynić się do tego, aby tak ważna państwowa firma, tak świetnie zarządzana przez pana prezesa Dąbrowskiego, tutaj trafiła nie przypadkiem, nie stragarzami, tylko świadomie wchodząc, inwestując w tę dyscyplinę. Kiedy już dokonano wszelkich formalności, ojcowie sponsorskiego sukcesu otrzymali pamiątkowe koszulki opatrzone ich znanymi w kraju nazwiskami. Młodym zawodniczkom, tym, które znane jeszcze nie są, nie żałowali jednak sportowego dopingu. Siatkarką życzę sukcesów sportowych, a nawet jeżeli zawodowo, kiedy dorosną, nie będą już się sportem zajmowały, to jestem o tym przekonany, że ten czas spędzony w klubie sportowym będzie czasem dobrym dla nich ze względu na możliwość rozwoju, ze względu na możliwość też takiej zdrowej, sportowej konkurencji. Ta konkurencja, to takie współzawodnictwo sportowe kształtuje charaktery, a więc to są te wszystkie zdolności, te wszystkie umiejętności, które w życiu bardzo się przydają. Dokładnie tak samo jak w sporcie, również tym młodzieżowym, przydają się pieniądze. Dają stabilizację, spokój, taki bufor bezpieczeństwa, że spokojnie możemy nadal robić to, co robimy. Możemy się skupić na jeszcze dalszych krokach rozwoju, pomyśleć o nowinkach technicznych, na sprzęcie, który podniesie nas
o tę odrobinkę, o ten szczegół, bo jak wiemy, wszystko tkwi w szczegółach i niuansach drobnych i te niuanse i te szczegóły są istotne i myślę, że będziemy się kierować tym, by tym dziewczynom zapewnić jak najlepsze szkolenie, by mogły jak najwięcej z tego wyciągnąć. Środki od sponsora pomogą między innymi w zakupie różnego rodzaju trenażerów, a także sprzętu informatycznego. Umożliwi on wszechstronną analizę czynionych przez zawodniczki postępów oraz ocenę ich kondycji fizycznej. Już trener od przygotowania motorycznego przygotował mi listę sprzętu odpowiedniego, bo nie każda zawodniczka może pracować na jednakowym sprzęcie. Te zawodniczki niektóre mają problemy bądź z plecami, bądź z kolanami, więc musimy tak dostosować im ćwiczenia, by były w pełni sprawne, ale nie obciążały organizm. My jesteśmy na etapie udoskonalania, że tak powiem, i uzupełniania cały czas kadry, by w każdej grupie było co najmniej dwóch trenerów, również w mini siatkówce dwóch trenerów. Od tego roku zmieniliśmy koordynatora mini siatkówki. Jest to Piotr Dwojak, to jest wieloletni trener Metra Warszawa, który zajmował się szkoleniem dziewcząt w tym klubie. Robi fantastyczną pracę. Budujemy, że tak powiem, od fundamentów całą strukturę do tego, by jak najwięcej dziewcząt legionowskich znalazło się później w tym centralnym szkoleniu naszym, bądź trafiało do kadry, bo to jest tak naprawdę celem, a później do pierwszego zespołu.